nagrywania tego. Dobra, już rozpocząłem nagrywanie. 10 minut nam przyleciało. Dobra, jest. No, siema, brodaty. No, cześć, cześć. Wyłączyć tego automatu. Wbiłeś tego, nauczyć się grać, co? Zaraz, jestem po stronie roślinek, zobaczysz zaraz. Brodaty, będziesz po prostu... Zostaniesz nauczony. Cię to nauczę. Golf bomb into the final hole. O super, to już koniec tej mapy, ale żeśmy to porobili szybko. Aha, siema, studzę, kisielu. Strasznie słabe te roślinki. W tym rozdaniu, powiem ci. No, trochę dostałem po dupie, to fakt. Ale ledwie wszedłem, już 4 kile zaliczyłem. Co ty gadasz? No bo to jest, wiesz, taki moment. Kurde, zginąłem. Powiem ci szczerze, że grałem we wszystkie, co Bohemia miała do zaoferowania, począwszy od OPF i jakoś arma mi średnio poszła. Czegoś lepszego się spodziewałeś? No, mogliby ulepszyć armę 2 i zrobić wtedy armę 3, a oni ulepszyli grafikę, a wszystko co było zjebane, to dalej jest zjebane. Kurde, jaka rzeźnia tutaj jest, stary, pod tym. Ostatnio pobrałem armę i wbiłem pierwszy raz na Altis Lightwell. Dosłownie po 5 minutach siedziałem w pace. Policja zatrzymała mnie za brak licencji na auta i przekroczyłem prędkość kładem w mieście. 10 minut wpierdę. No tak jest, no ale co miała zrobić policja? Policja pilnuje prawa po prostu na Altis i tyle. I tak ma być. Fajnie to kulą zrobili. Jeden medyk tą kulkę pcha, nie? No nie wiem, u nas wszyscy ją pchają. Coś mnie opluło. No, przegrane. Czemu przegrany? No bo już pchacie nieźle tą kulkę. Myśmy ją od początku pchali nieźle. Ona nie stanęła jeszcze ani razu. Te tempaki stali sobie z fotoradarem. No tak jest, kurde, na Altis. No musi być prawo i sprawiedliwość. No tyle wam powiem. Ja jestem za tym właśnie. To co Goniu wczoraj powiedział. Gdyby policja na Altis Life Polska nie była prawidłnie uczciwa, to nie mielibyśmy co tam robić, a tak mamy zawsze z nimi kosę. No dostałem od ciebie właśnie takie. No. Taunt an opponent immediately after vanquishing them 3 times. Ale jak się tauntuje, bo nie wiem, jaki jest skrót na taunta. Może jakaś emotka albo coś. Właśnie, to jest emotka, tylko nie wiem jak ją wybrać, wiesz. Kurde, zżarło mnie coś, boże. Vanquish 7 opponents, coś tam. No i dobra, pogadamy się. Jak to się mówi, kulka w dziurce. Moi drodzy, kulka w dziurce. Gdybym wcześniej dołączył. Gdybyś wcześniej dołączył, to byś stary bardziej musiał płakać. Aż 12 tysięcy.
Teraz sobie kupię nowy zestaw kart. No widzisz, dopiero dołączyłem 10 kili, nie? Na dzień dobry. To jest, ta końcówka jest, wiesz, bardzo kilo dajna. Nie, ja latam tym pieszuterem z tą bombą taką, wiesz, podlatuję na speedzie, rzucam bombę i... O stary, two step, nie wiem co to znaczy two step, dostałem jakiś ten super rare dupę z rowem do inżyniera. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Dostałem też lodziki dla draskowe kaktusa. Gacie. Dla draskowe gacie, dokładnie. Nie wiem, o co chodzi w tych gaciach, to chyba chodzi o to, że... A, że to ma jakiś pasek, ale ten, zamiast ten pociągnąć spodnie na tym pasku, to jednak mu pękły plecy. No dobra, moi drodzy. Czekamy na kolejne rozdanie w tej grze. Brodaty przeciwko nam jest. Musimy go nauczyć grać po prostu. Zobaczymy, może nas połączy. Cool stat. Vanquish streak 9 z Shibosu. Czemu przestałem grać w Battle Royale? Możliwe, żeby trochę pogram w Battle Royale. Musiałbym odpalić chociaż raz i pewnie bym się znów wkręcił. Nie mam własnego live'a odpalonego. Razy 10? Nie. Moi drodzy. Fire Sunflower może? Co o tym myślisz? No jestem teraz w roślinkach. Okulary mam pedalskie, wiesz. Mi się ten Commando P podoba, ten pierwsza klasa, tylko że Commando P ma fajny taki karabinek. O, jesteś ze mną. Ej, stary, ja ci mam znajomych i widzę twój nick. Niesamowite, to jest, pamiętasz? Kurde, to co chciałem, wiesz, żebyśmy mogli razem grać, nie? No. Tego brakowało, żeby grać razem z innym graczem. Moi drodzy, brakowało tego, żeby móc widzieć, gdzie on jest. A teraz widzę, gdzie jest... O, zajebiście, stary, jak oni to wymyślili? Ja myślałem, że oni są upośledzeni w tym EA. Czy ty zginąłeś właśnie? Trzech na raz miałem typa. Z lewej strony idą do teleportu, wiesz? Spokojnie. Kurde, zabiłem go czy nie? Tak. 0% życia mu zostało, jak to możliwe? Może zginął jednak. Jestem słonecznikiem, jestem słonecznikiem. Idę tunelem tym na dole. Z lewej strony. Kurde, zabił mnie. Ale wskrzesiłem tego. O, siema, Bonisz. Jakiego Zbyszka mieliśmy widzieć? Po lewej stronie mają teleport, czy po prawej, bo nie wiem. Z lewej strony. Miażdżyć. Z lewej strony cała masa ich idzie, wiesz. I koleś z pizzami na oczach. Co za typ. Trochę mnie zabili, jakby. No fuck. Kurde, wkurzam, jakiś z moich sąsiadów, nie wiem, czy to ciągnie z jego domu smród papierosa, czy... I śmierdzie, a oni jeszcze palą, wiesz, jakieś takie najtańsze, chyba te. Kurde, zabił mnie zamów, który na mnie stał. Studzę Kisiel w zlewie, właśnie zasubskrybował, dzięki Kisielu. Czekajcie. Pojawiło się to na ekranie. Dobra. Moi drodzy, odświeżyłem sobie. Wydaje mi się, że też naprawiłem tego donate'a, ale to nie jestem do końca pewien. Dobra. Tutaj portal mają też z lewej strony. Mają inżyniera, który co... No już mapkę pamiętam. Ale oni mogą mieć z różnych stron ten portal, w zależności od tego, jak mapka się uruchomi, wiesz o tym? Co? Tak, raz jest, albo jest z lewej, albo jest z prawej, nie?
Znaczy i oni nie mogą tego wybrać, to się samo ustawia, wiesz? To jest najgłupsze trochę, bo w sumie mogliby, wiesz, mogliby sami zdecydować, z której chcą. A to jest przez mapę wybrane. Ile soap płaci za kupienie suba? Mógłbym płacić 2,50, to miałem dużo subów, nic na tym nie zarabiał, nie? No. Ale ich wszystkich, wiesz? Ale dostałem pięknie, co to było? Krasnal od Heavy. A no, krasnal. Kurde, powiem ci, Brodarze, że takie zajebiste te zmiany na Twitchu robią teraz. I to tak, w tak krótkim czasie tak dużo. Naprawdę, zaczęło się od tego, że... Czekaj, od czego się zaczęło? Że dodali do YouTube'a, tak? Że dodali do YouTube'a tą możliwość linkowania swojego streama, nie? Przy filmach. To jest przecież zajebiste. Taki boost na pewno do widzów dzięki temu dostali. Przecież ja wchodzę na trailer IGN-a, nie? A tam info, że IGN ma streama. No stary, przecież oni mają miliony wyświetleń miesięcznie, tak? Wszyscy ich trailery oglądają. Znaczy przez ich stronę. Przez ich kanał. A tu nagle się okazuje, że wiesz, że oni linkują do Twitcha. No, przejebane. Dodatkowo taka rzecz, no to, że ten polski Twitch, to, że na głównej stronie, wiesz, to, że na głównej stronie można się pojawić. Teraz te hosty doszły. Wiesz, ja mogę kończyć streama i nie muszę, wiesz, ludzi gdzieś tam, nie wiem, rajdów robić czy odsyłać. Wystarczy, że wpiszę hostnik w kolesie i nagle na moim streamie się odpala, wiesz, inny stream, nie? Wiesz, wczoraj było, wieczorem jak żeśmy kończyli, było tak 400 osób, 500 na streamie, nie? I normalnie to byś ten, normalnie przy takiej ilości osób, jakbym zrobił jakiegoś, nie wiem, do żmija odesłał czy coś wieczorem, wiesz, o trzeciej w nocy, czwartej, no to by zostało u niego widzów może 30, nie? Stary, wpisałem posta, nagle, wiesz, ponad setka widzów u niego na streamie. Trzeci raz ginę od tego impa zasranego tego. No, który jest jakby się dorzucać na ustaw pewnie. Z lewej strony masz zombiaki. No, wale już. Kurde, wlazł tu chyba ten. Ja mam strasznie duże magazynki, wiesz, bo mam jakieś update'y do tego, do postaci, nie? Do ich broni. I stary, tak dużo z magazynka ładuję, że czasem, ten, wiesz, o wiele za szybko przeładowuję. Wiedziałeś, że jak roślinka healingowa od tego chyba za długo stoi, to rozrasta się na dwie? Wiesz, nie wiem, fakt, może. Włącza te wtedy? Ja gram głównie tym piszuterem i kaktusem. Dobre zmiany, bo wujek Google kupił, nie wiem, myślę, że no niby kupił, ale nie, no wiecie, to trzeba trochę czasu, leczę cię. Masz za sobą roślinkę, leczy cię. Jeszcze 15 sekund. Ej kurwa, wchodź na punkt, szybko, wracaj. No, coś mi zablokowało, twój ten ja kwiatek mnie zablokował. No a mi dali tego stuna i nie mogłem wiec. No, moi drodzy, no fajnie, no nie wiem, zobaczymy jak z tym Google będzie. Pamiętajcie, że Google to jest największa agencja reklamowa na świecie. Największy ten. Tak? Agencja reklamowa, tak można nazwać Google, nie? No, w sumie tak. Przy AdSense ile on obsługuje? 80% znaczy, rynku? No, nie wiem czy rynku to jak rynku, ale Google jakby, wiesz, pewnie z 99% ich dochodów to jest właśnie reklama, tak? Google to jest wszystko, cały Google to nie jest przeglądarka, tylko po prostu reklama. Wszystko, nawet w swoich mapach, czy w czym Google Maps to jest służy do reklamy, tak? Wszystkie darmowe usługi Google'a to chodzi o to, żeby gdzieś wcisnąć reklamę.
to jest bardzo fajne, bo wiecie, bo gdyby nie to, to Google Maps byłoby płatne, tak? I za takie, za skorzystanie, wiecie, z tych mapek musielibyśmy zapłacić, a dzięki temu, że są te opcje reklam, to, to nie musimy. I te reklamy też są całkiem takie nieinwazyjne w większości przypadków. Bo, no popatrzcie, na przykład w wyszukiwarce Google to pozycja strony, tak, w wyszukiwarce to jest reklama. I jest oznaczona, nie? No, ale wchodzisz sobie na przykład na Google i szukasz sobie jakieś firmy i wiesz, i na przykład zapłacisz tam jakiś hajs temu Google'owi i już twoja firma na przykład tam gdzieś, nie wiem, w jakim konkretnym adresie konkretnego miasta jest już wysoko w wyszukiwarce, nie? No, dokładnie. Na przykład w Google Maps płaci się za to, wiecie, jak was tam pokaże na mapie, na przykład ktoś pisze hotel Warszawa, tak, i to, który hotel tam pojawi się na pierwszym miejscu, też jest, wiecie, to też firmy za to płacą. Kurde, wszedłem na punkt, od razu zginąłem. No ja też. No i teraz patrzcie, macie teraz takiego Twitcha, który jakby ma zajebiście, wiecie, dużą możliwość, wiecie, czasu reklamowego, jakby dużo reklam tu można wsadzić. Problem Twitcha jest taki, że oni nie mają tych reklam, tak, mają ich za mało. No i teraz skumali się z idealnym tym, z idealną firmą, bo Google tych reklam ma, ja nie wiem, czy one się mogą skończyć. Nie. Raczej nie, bo Google ma to do siebie, że u niego reklamy się nie kończą, co najwyżej są tańsze. Tak, im więcej jest miejsc do reklamy, tym reklamy stają się tańsze, bo wtedy mniej osób konkuruje o to miejsce. Co się może na Twitchu pojawić negatywnego, związanego z tym, że Google przejął? Może nagle się okazać, że rozwiążą... O kurde, zjadł mnie zwykły zombie. Że rozwiążą na przykład ze streamerami umowy, które mają i powiedzą, aktualnie jest 3,5 dolara za 1000 wyświetleń reklamy i powiedzą, że nie dają stałej stawki, bo Google nigdy nie daje stałej stawki. Myślę, że to się stanie. I powiedzą nie 3,50 za 1000 wyświetleń reklamy, tylko tak jak na normalnie AdSense 50/50, tak, podział zarobków 50/50 i tyle, co. I teraz czy to będzie pozytywne dla mnie, dla nas, czy negatywne? Raczej będzie negatywne, bo 1000 impresji reklamy Google'owej raczej 3,50 dochodu nie daje. Ja bym to musiał zweryfikować na YouTubie. Kojarzysz może, Brodaty, jak to tam wygląda? No, nie bardzo. No, bo ja nie pamiętam, ile jest za 1000, wiesz, nie patrzyłem dawno, ja patrzę na to, CPM. Czekaj, 1000? A nie, 1000 ja patrzę na CPM. 0,7, od 0,7 do 1,4. No. Czyli zarobki mogą trzykrotnie zmaleć na Twitchu. No. To trochę średnio, ale z drugiej strony, jeśli ja bym mógł streamować na przykład w godzinach wieczornych, to by było zajebiste, nie? Wiecie, o co chodzi. No. Kurde, ale to dopiero teraz to rozkminiłem. Muszę się o tym podzielić z innymi, muszę filmik nakręcić o tym. Nie. Patrzcie, jak ja to rozkminiłem. Bo oni to zrobią. Są kurde na 95% pewny, że oni to zrobią. Google musi to zrobić, bo... Ale wiesz co, tak, oni mają taki system, oni mają taki system reklamowy i nic z tym systemem reklamowym nie zrobią, bo tak działa AdWords. Ludzie dają im reklamy na licytację. Nie ma stałych stawek, tylko jest licytacja. I można nawet dać reklamę za 1 eurocent. I ona się będzie za ten 1 eurocent wyświetlać. Wiesz, ale mogą być jeszcze firmy partnerskie, nie? Tak jak na YouTubie. Tak, ale firmy partnerskie nic się nie dają, tylko kradną pieniądze, nie? Do tego żeśmy już doszli dawno temu. Dzień dobry. Dobra. Siemasz mi, dzień dobry. Dzień dobry, siema Brodoty. Cześć, cześć mi. Idziesz z nami na te zombiaki? Jakie zombiaki? Wrecking Pointa, czy jak?
Inne tak. Zombiaki. Plants vs. Zombies, ja nie wiem czy ty to... Rzymiu się zastanawiał na tym, ale chyba tego nigdy nie kupił. Nie, nie gra w takiej grze, sorry. Powiem ci, że coś słabo pchają tą kulę. Kurde, brodaty, ja to rozkminiłem, to tak będzie. To tak będzie. Tylko kto się na to, kto wtedy będzie streamował? Wiesz o co chodzi, chyba że bardzo duży będzie przyrost widzów, wiesz, Google tak zacznie Twitcha reklamować, że będzie olbrzymi przyrost, wiesz, widzów, odbiorców, nie? Bo prawda jest taka, że ja mając, jeśli ja będę miał tych, nie wiem, 1000 widzów, tak, na streamie i teraz przez 5 godzin streama, czy 6 godzin streama zarobię, podniosę cię. Kurde, nie dałem rady. Nie dasz rady. Przez 5 godzin streama zarobię 3 razy mniej niż normalnie, gdy lecą reklamy. To mi się to kompletnie nie opłaca. To ja muszę iść do roboty wtedy. Albo co innego wymyśleć, bo po prostu nie zarobię tyle, żeby zapłacić za rachunki. Nie mogą tak zrobić, kurde, z drugiej strony. No nie jestem ciekaw, chyba że zwiększą ilość reklam. Wiesz co, mi się wydaje, że po prostu wejdzie konkurencja, na przykład Hitbox trochę się rozwinie. I po prostu zacznie być jakaś konkurencja i Google będzie musiał coś z tym zrobić, bo inaczej po prostu zacznie na tym tracić. No pchają tą kulkę jednak. Albo zrobią tak, że będą dokładać ludziom, wiesz, będą puszczać reklamy u różnych ten, a partnerom będą musieli, wiesz, supportować partnerów cudzymi pieniędzmi, nie wiesz. Jeszcze chwila. Nie chwila, bo oni zaraz dostaną dodatkowy czas, jak przyjadą przez ten most. Widzisz? No. U nich prawie sami szturmowcy są, czaisz? Jest tylko jeden inżynier i sami szturmowcy, nie ma nikogo innego. No. Weź mi lepiej podpowiedz, brodaty, jak oni to zrobią. Kurde, no nie mogłem już. U nas za mało jest piszuterów, którzy by mogli fasole sadzać, wiesz? No ja cały czas sadzę im fasole właśnie. Fakt, nie to chciałem, chciałem speeda. No, ale jestem drugi w teamie, ty. Jeszcze damy radę, dobra, damy radę. Zabijem jeszcze jakiegoś. Zdamy radę, jak będziemy dużo fasol wsadzać, wiesz? Mają 0-0, yes. Nie zdążyli. Kurde, idealnie. No. Pierwszy raz wygrałem na tej rundzie, na tej planszy. Po tej stronie. Mogą zabronić puszczania muzyki, mi to nie przeszkadza, nie puszczam muzyki. Okej, moi drodzy, 3 minutki przerwy zrobimy se teraz. 5 minutes break, przerwa reklamowa. Jeśli o reklamach mowa. I będziemy z Brodatem czekać na kolejną mapkę, nie? No, jasne. 3 minutki przerwy.
Okej, moi drodzy, jesteśmy z powrotem. Kurde, ale mnie pocisnęli teraz. Dobra. Nie ma jakiegoś tego? Aha, myśmy już to przejęli, czy nie? Mhm. Tu jeszcze się kręcą, wiesz? Nie, bo mi ten... trochę mi tutaj postać... umiera. Co chciałem powiedzieć, jesteśmy z powrotem. Witam wszystkich bardzo serdecznie, tych, którzy dołączyli w trakcie przerwy. Przed chwilą była przerwa reklamowa. 3 minutki reklam, 5 minutes break. Jesteśmy z powrotem. Nowa mapa. Pierwszy punkt już przejęliśmy, gramy z Brodatem, jest z nami też Żmiju. Żmiju zaproponował DayZ jako następną grę, znaczy tak żeśmy doszli, że w DayZ by było fajnie sobie pobiegać po lesie. Żmiju by jeszcze opowiedział, co tam w Polsce robił fajnego. Myślę, że to jest dobry pomysł, co Żmiju? Jest na tak. Żmiju jest na tak. Ale może jednak breaking point. Kurde, nie zdążyłem strzelić. Breaking point. Moglibyśmy breaking pointa, ale na tej nowej mapie, wiesz, ona jest trochę mniejsza, jakbyśmy się łatwiej chyba znaleźli. Mimo, że jej nie znam, to wydaje mi się, żebyśmy się łatwiej znaleźli. Tam wystarczy na drogę spojrzeć, jak się krzywi już. Jesteś w stanie określić, wiesz, położenie swoje na mapie. Dobra, możemy tak robić. Właśnie, co za ten czas zrobię? Co wiesz, co nazywa to soulshoot.pl? Jak się zrobić to, co się wyświetla? Ja sobie tyle szukałem tych najpodszak, to zrobiłeś pora mówię to. Ale co się wyświetla? No niki się wyświetlają, wiesz, jak tam dodatą followa i tak dalej. Tak, tak. Zrobiłem tym poradnik. Właśnie, o. Platformy streamerskie jestem niedostawani, alerty. Alerty, wiesz, to są. No i tyle. Reklama Smite była, tak, tak. Reklamy na Twitchu zazwyczaj się powtarzają razy 6. Jak się puszcza 3 minuty, 30 sekund mają. I tyle. Fajne kurde to Plants vs Zombies. Tylko co, jak już wszystkie będę miał skiny i ten, to już mi się odechce grać. Bo jestem typem zbieracza brodaty. Wtedy wyjdzie premium do tego. Elektronika nie odpuści, będzie. Stary, będzie premium. Jakby miało być premium albo DLC, to już by było zapowiedziane, stary, miesiąc przed premierą normalnego. Tak, w sumie fakt. Bardziej... A wiesz co mnie zastanawia? To mnie zastanawia, że oni potrafią... Pamiętasz jak SimCity wydali pierwsze DLC jakieś, to był samochód, jakiś film, firmy, wiesz, reklamowy taki, reklama firmy, nie? I się teraz zastanawiam, a tutaj dodali kaktusa owocowego i piszutera owocowego jako reklamę napoju, tak? No, coś tam jest. No tak, ale jakby tam by tylko jedną reklamę dodali i tu na razie też tylko jedną. I się zastanawiam, czemu tak jest, czy oni to robią jakby na próbę, wiesz, jakiejś firmie mówią, że zróbmy na próbę kampanię taką, zobaczmy co będzie, nie? Czy może po prostu tylko jedna firma się zgłosiła? Nie wiem. To mnie zastanawia. Ej, a co do reklam, to byłem ostatnio na kinie na Transformersach najnowszych. No. Właśnie, ja obejrzałem stare Zatoki Piratów. A później nie poszedłem z targu, już mi się chciało. I tyle tam było, i tyle tam reklam było w tym filmie, tak podobili specjalnie. No, na przykład typu, że coś tam robią nagle wyskakują stare słabki i zup, nie? Albo jakieś ciastka Oreo, albo jakiś tam napój taki amerykański. Znaczy wiesz, pamiętaj, że film w kinie to nie jest serial w telewizji, gdzie piwo mocne full dadzą, nie? Zazwyczaj w filmach w kinie dają, pokazują Coca-Colę i wszystko inne dookoła, nie? Oczywiście jeśli jest chamski rzut na słuchawki, to wydaje mi się, że to jest specjalnie już, nie? Gdzieś słyszałem, chyba szef MTV powiedział, że obecnie nie opłaca się w ogóle robić teledysków do muzyki, że jedyny powód, dlaczego się robi teledyski do muzyki, to jest reklama produktów różnych, dlatego w teledyskach na przykład iPhone'a pokazują, albo właśnie słuchawki, albo coś takiego, że te teledyski są kręcone za tą kasę z tej reklamy, nie? Mają jednego piszutera na statku. Olej, przejmuj punkt. Co, powiedz mi bardziej, jesteś za DayZ czy za Arrow? Bardziej jestem za DayZ. Chociaż za Breaking Pointem... no nie wiem. Ja wolę sobie podpisać. Bomba. Kurde, bomba mnie zniszła. No może dajmy jakieś zaledwie trochę osób, co? No, ja zawsze staram się wyjść, ale to Breaking Pointa zagrajmy, wiesz? Breaking Pointa tam wszystko działa, a w tym DayZ nic nie będzie działać.
Ale kurde, teraz nie będzie na tych nowych mapach nie ma dobrze godziny. To tak będzie wiesz trochę nuda. Przyjmuję z tobą? No, tylko ciężko, bo oni tu stoją wszyscy z boku, wiesz, gdzieś. A ja nie mam leczenia. Dobra, zabiłem kolejnego. Nie wiem, oni są jakiś głupi, ja mam 3 życia, stary, jeszcze nie wiem jak ja stoję w ogóle tutaj. Oj, dostałem jakimś rykoszetem. Ach, chciałem ci podnieść szale. Szybkie, małe piszuterki. Czasami mi kursor znika z gry, wiesz? To już nie dobrze sobie zagrywa, nie? W co, se nie zdążysz zagrać? Dobra. Raczej średnio. Chociaż nie, jeszcze 25 minut będę, no ale to... O kurde, żyję, jak to się stało? Jakie 25 minut? 15 minut? Nie, 25, bo około ten... Widzę na liczniku, że puszczałem reklamę ten... 5 minut temu, a po pół godziny, wiesz, robię partię gier. Więc jeszcze nie, 25 minut. Nie, to nie dam rady, zanim wybiorę grę, zanim znajdzie to. DayZ czy Breaking Point? Raczej Breaking Point, wiecie. Zrobimy może tą, ankietę. Nie, no czemu? Nie chcę DayZ, wiesz, irytuję się tylko. A no okej. Jak tam rodaty? No spoko, trzeba inżyniera doprowadzić do portalu, to będzie dużo łatwiej, wiesz. Może sobie weźmiemy tego. Może sami będziemy inżynierami. Capture. A o, zamek, kurde. A co jest po zamku? To jest wystrzeliwanie na kwiatek? Czy nie? Nie, już nie pamiętam. Nie, no, lubię ten zamek. To jest fajne. Kurde, z boku mnie zaczął strzelać. No nie wiem, co mnie zabiło tu. Może Altis na nielegalu, nie. Zostawmy sobie Altis na wieczór, wiecie. No ale nie mogę w tego Altisa tyle grać, bo strasznie mnie to wykańcza psychicznie. Dobra, mamy portal. Nie zginęła ta roślinka. Stary, ile to oni tam mają słonek po jednej stronie. Wiesz, jak się wchodzi rampą po prawej stronie mają ten, mają bardzo dużo słonek, trzeba tam przywalić rakietę. Rozwalę im te roślinki na bokach rozstawione, bo kurde, strasznie dużo tego mają. Nie, przejąłem kawałek. Zawsze. Dobra, przejmuję im. Tak, wrócili. Nie mam jakiegoś baga, że nie mam kursora, wiesz, jak zginę i nie mogę się zresponować. A, to dwa razy tap naciskaj. Szybko, dwa razy tap i ci kursor. O, faktycznie. Ja już nie będę kurde czekał, to już sobie pogram trochę sam. No weź sobie pograj tutaj, pozbieraj, tylko się na west zespawnuj, okej? Okay? No, czekaj, mapie New Heaven. Czekaj, jak to się w ogóle robi teraz? I weź znajdź jakiś z dużą ilością graczy. Postolatian updates, dev... No, jakiś achievement wbiłem. Masz tam serwery gdzieś. Susaj. Charakter stat 3 player i 25 zombie.
Kurde, nie mogę znaleźć, kto do mnie strzela. I na co mówisz? A czekaj, to jeszcze mapę trzeba zmienić jakoś, jak się zmieni mapę. To tu piszę, a tu jest. Trisk Winter, tak? To jest nowe? Trisk Summer. Nie. New Haven. A, New Haven, okej. Musisz znaleźć taki serwer z New Haven. No dobra, na pewno. EU41. Mógłbyś? Bardzo przyjęte. Dobra. Może być 41. Tylko żeby był weteran, nie mercenary, bo mercenary to jest hardcore z pierwszej osoby i to będzie słabo wyglądać tutaj. Nie, jest. Ja pierdzielę, ostatnio się tak wkręciłem w Coldplaya, że masakra. Jakiego Coldplaya? No, piosenkarze na ten Coldplay po prostu. To nie jest jakiś taki boysband? No. Mi się podobają właśnie, ale nie wiem. Stary, z masztu na nich zwalę, że tak powiem brzydko. Kurde, zżarła mi jakieś roślina, jak wybiłem na nich. Żmiu, zrobiłbyś mi ankietę z Traupul? No. Musi w niej się zawrzeć pytanie. Czy dowiedziałeś się o streamie Soushibo? Bo był na głównej stronie Twitch. Ale wzrosło ci trochę osób, nie? Bo tam jak jesteś na głównej stronie. Jak? Nie, czy... mało osób na Jaroku streamuje, wiesz? Znaczy, na pewno tak, ale nie jakoś super, bo zawsze jest dużo widzów, jak mało osób na Jaroku streamuje, wiesz? Czy dowiedziałeś się o streamie? Soushibo. Bo był na głównej stronie Twitch. Bo był na głównej stronie Twitch. I teraz zrób takie opcje. Takie to są skomplikowane opcje, wiesz? No. Jedna będzie tak. Wcześniej nie znałem Soushibo. Czyli, że ktoś się dowiedział tak. Tak. Znaczy tak, jedną odpowiedź tak. Wcześniej nie znałem Soushibo. Tak, a druga odpowiedź będzie tak. Tak, ale znałem już go wcześniej. Czaisz, o co chodzi? Czaisz klimat, no, stary, tego pytania. Mhm. Trzecia odpowiedź będzie... Tak, ale tutaj... Trzecia odpowiedź będzie nie. Już go wcześniej. No i trzecia odpowiedź nie. Kasia co mówi? No, a daj jeszcze czwartą odpowiedź. Nie wiem, napisz. Czwarta odpowiedź niech będzie nie wiem. To dla ludzi, którzy nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Żeby mi ankiety nie popsuli. Jest tak. Czy dowiedziałeś się o streamie Soushibo, bo był na głównej stronie Twitch? Tak, ale znałem już wcześniej. Tak, wcześniej nie znałem Soul. Nie? Nie wiem. Tak ma być? Źle zrobiłem. Dobrze. Tak, ale nie znałem go. Tak, ale nie znałem go wcześniej. Tak, wcześniej nie dobrze, znałem. Dobrze, dobrze, Żmiu. Dobra. Wydaje mi się, że to chyba dobrze jest. Ale żeśmy przypalili. Jeszcze zagazuje, wiesz? Nie wiem, czy damage z gazu leci. Poszło. Ja trochę nie wiem, bo ja nie wiem, o co chodzi. Poszła ankieta, moi drodzy. Tu jest ankieta na czacie. Soushibo approved. Ja dam nie wiem, bo jakby mnie to nie dotyczy, wiecie, a chcę sobie zagłosować i zobaczyć. Ej, Soul, a możemy teraz z kimś innym grać niż Hunterami? To nie można, tak? Dobra. Po prostu interesuje mnie ta proporcja, jak ten. Ja wiem, że dużo osób w ogóle czata nie jest zainteresowana czatem, więc najprawdopodobniej nawet nie ten. Nie weźmie udziału w ankiecie, ale jakbyście mogli wejść na ten czat, weź tam Żmiu jeszcze raz w play. Wklejem, czas. O fuck, Boże, siedli na działka, te działka są przerąbane.
Fire Pea Cannon. Co? A powiedz mi, te klasy w tej armii, to mamy gramy tym samym Hunterem? Czy Hunter, ten... Hunter. Hunter, bo nie będziesz się musiał zastanawiać, kogo zabić. Okej. Okay. I respić się na west, czy east? Na west. Okej. Okay. Tak wczoraj widzowie zadecydowali. Jak będziesz przy morzu, to biegnij w stronę lądu, to znajdziesz jakąś drogę i to jest główna, stary droga. Ale to jakoś inaczej chodzi ta arma, lepiej, wiesz? Ja zajebiście ona chodzi. No, to gramy dzisiaj tutaj. Już będzie dobrze tutaj, wiesz, Miu. O, to fajna trawa teraz, ta trawa, kurde. Gdzie jest? Musimy się odnaleźć. O kurde, ale mi się podoba to. Zaczynamy się przy morzu. Lecę gdzieś w głąb lasu. Dobra, no jak to ja czekam na ciebie. Kurde, prawie mi NPC zatłukł. O Boże. Jak tam nasz ankietarz, Miu? Czy już wszystko jest jasne? No, jasne. Mamy tak. Nie. To znaczy, że większość osób, 64% osób, to jest osoby, które znają mojego streama. To jest oczywiste. Tak, ale znają go już wcześniej. Czyli dużo osób po prostu wlazło dziś rano na Twitcha i zobaczyło, że streamuje. Nie wiem. To są osoby, które nie wiedzą. I 4% osób tak wcześniej nie znają Sushi. Bo czyli zakładam, że pewnie z 10% osób dowiaduje się o mnie za sprawą tej głównej strony. Całkiem fajnie. To jest dużo. To jest bardzo duża reklama. No dzisiaj gramy w Plants vs. Zombies. Ci, którzy mnie nie znają, to jeszcze zobaczą, że ja różne dziwne gry gram. Potrafię przeskoczyć z army na właśnie na Plants vs. Zombie, albo nagle jakiegoś FTL-a puścić flashowego. Tego, to jest oszywo, tego nie pokonujecie. Tego nie ogarniecie, co ja po prostu potrafię czasem zagrać. No dajesz co udał, dajesz jeszcze minutę. No daję, daję stary. Fajnie, tylko z tym armią tym nowym. Kurde. Ja cię poznałem z Jaroka. Mhm. Co tak mało głosów? No, nie spodziewajcie się, naprawdę, większość osób na Twitchu wcale nie siedzi na czacie. I tyle po prostu, ludziom się nie chce. Możesz jeszcze z Miu raz wkleić tą ankietę, to że jeszcze kilka głosów wpadnie. Okay. No, ja też tego nie wymagam. Twitch jest od oglądania ludzi grających w gry, a nie od pisania na czacie. Taka jest prawda. Zdecydowana mi. Ten chili bomb jest super. Rzucasz jednego, zabierzesz trzech albo czterech. Nawet nie musisz przy nim stać, jebany. Za mocno to. Kurde, zjadło mnie. Fuck. To jest kotek? Z czym się nie zgadzasz? No właśnie dla większości osób nie się okazuje, bo po pierwsza sprawa jest taka, że po pierwsze 40 osób w ogóle nie ma, 40% osób jak spojrzysz na tego, na statystyki, to w ogóle nie siedzi na czacie, od tego zacznijmy. A z tego pewnie połowa w ogóle tam nie pisze nic, jak nie większość. Wychodzi na to, że na czacie naprawdę tam pisze 20% osób może. Okej, okay, jestem, żeby wpisać mapę. Arma 3. Nie wiem. To jak się ta mapa nazywa? Nie mogę nawet takiego pytania zadać w ankiecie, bo wtedy te, co nie czytają czatu, to oni tak nie odpowiedzą. Dokładnie. No, jak się ta nowa mapa nazywa? New Haven. 4 na ten, patrz jakie jest słonko, to będzie sunflower jakiś i tu też prawie. Ja strasznie dużo brodaty tych paków otwieram za 20 tysięcy, nie? No ja właśnie też otwieram. I mam pełno roślinek takich, że już mi bardzo mało brakuje i będzie taki moment, że będę non stop nowe roślinki dostawał i wszystkie fajne rzeczy, wiesz. Kurde, nie mogę znaleźć tej mapy. Jak jest jakiś konkurs, to od razu wszyscy piszą na czacie. Cholera.
Dobra, zobaczmy jak tam ankieta. Brzmiowa ankieta. No, dalej 5% osób. Jest 300 osób odpowiedziało w ankiecie. Fajne to jest. Możesz fajne mi pomóc? Z tym Twitchem. Tylko jeszcze mało osób jest, bo praktycznie jak ja rano streamuję, trochę jest tych polskich streamerów, a praktycznie chyba tylko ja jestem z polskich i są zagraniczne. Reszta. Co ci mogę powiedzieć? Z wyborem komputera, w sensie laptopa do szkoły. To muszę kupić, wiesz, w ciągu 2 tygodni i nie wiem. No, ale ja ci mówiłem, jak chcesz ten do grania, to bierz tego X-Note, ale ty nie chcesz. A wiesz, że ja się na laptopach nie znam. Dla mnie laptopy to jest czarna magia, bo tam są wszystkie części się nazywają tak samo jak w zwykłych stacjonarkach, ale działają 10 razy wolniej. Podstawowa sprawa w laptopie to jest, żeby mieć dysk normalny, a nie taki wolny, wiesz, tam są dyski 5200 obrotów, nie? To takiego nie chcesz. Przez to już nic nie będzie działać normalnie. Przynajmniej zawsze tak było. Więc musisz znaleźć laptopa, co ma dysk z normalną prędkością. O fuck, jakiś, ale mnie wywalił. Czy jakieś SSD, nie? Co czujesz? Jakieś SSD? Nie, a no w sumie jakbyś miał laptopa z SSD, to było najlepiej, nie? No ale stary, gdzie ty znajdziesz laptopa z SSD? No w sumie to... Stary, co ja się zastanawiam, co ten piszuter robi tym noskiem temu Sunflowerowi, on go podnosił. Ta gra powinna być 18+. Naprawdę. Serio. Wziął mu się, kurde, dostał. Do kwiata, że tak powiem. I wyszlifował mu wiatę później. Wiatę mu wyszlifował, dokładnie. Mamy nowy tekst. Wyszlifować wiatę. Kurde, fajnie ta mapa. Podoba mi się. No jest taka leśna, nie? No, nie taka, takie gówno, stary, że lądujesz nagle na pustyni i stary i się weź gdzieś skryj. Za kawał. Dokładnie. Wskakiwać na punkt z powrotem. Dobrze mówisz, pani. Nawet boisko tu jest. W ogóle, a może gdzieś do domu taka trawa już się zrobiła na ogrodzie, masakra. Tak? No stary, trawa rośnie, a w Danii pewnie podlewana. Tata już zaraz się bierze za to wszystko, to jest maniak ogródkowy. So, wiesz na jakiej zasadzie działa SSD? Zużywa się podczas wgrywania rzeczy do laptopa, nic HDD. Właśnie, weź się wytłumaczyć co? Sobie, co nie zrozumiałem, tego zdania w ogóle, co chodzi. Zużywa się podczas wgrywania rzeczy, to znaczy, że się zużywa podczas wgrywania rzeczy. Chodzi ci o to, że się ogólnie, że się SSD zużywa. No i co stary, będziesz żył ile te, one mają teraz żywotność chyba już tyle, że stary i tak wymienisz 10 razy go zanim się zdąży zużyć. Ja mam dysk SSD od 2 lat i nie widzę różnicy między tym jak go kupiłem a teraz. W LabCast jest 5400, no może być 400, nie pamiętam jak tam dokładnie. SSD się zużywa, to co? To co z tego, że się zużywa? To ty za 4 lata kupisz mi nowy SSD, jak mu się zużyje. Dokładnie. Wszystko się zużywa, moi drodzy. Co sobie zapamiętajcie. Wszystko się zużywa i nic nie jest za darmo. Jakby się były rzeczy, które by się nie zużywały, to byśmy mogli perpetuum mobile zrobić, bo byś łożyska się nie ścierały. O. Szkoda, że nie ma rezistów brodaty, nie? Bo można by było no. Tak, że zombie mroźny ma mniejsze rezisty na ogień i na odwrót, nie? Stary, ty weź Lobson, przestań śpieć. SSD wytrzyma w lapku max W lata. Kurwa, ile? Co to znaczy W lata? To jest jakaś zmienna, wiesz? Nie wiem, ale koleś... Jaka zmienna? Ja swój HDD zmienna. Mam... O8. Co znaczy O8? Od 8. Drugi raz piszesz, drugi raz nie jestem w stanie przeczytać, co do mnie piszesz, bo połowa wyrazów chyba ci się pomyliło.
i nic w nim się nie dzieje. PS, to jest gunwiane 5. Nie wiem. Pierdziule, nic tu nie ma. To jest, mówisz, jakaś zmienna, tylko nie powiem, ile ta zmienna wynosi. Przejmują. Wracać. Dwa lata, tak. Kurwa, dwa lata SSD, chyba stary u ciebie. Lap. Czemu by miało dwa lata? Ja już mam SSD chyba 4 i to jeszcze jakiś starej generacji i nic mu nie jest. Przejmują. Kurde. Wysadzili mnie trolem. Robili test i codziennie zapisywali 140 GB przez 10 lat i dysk był trochę zużyty. Nie, no to nie trzeba testów takich robić, no to jest wszystko, wiecie, to się da policzyć, to jest fizyka prosta. Ale naprawdę, no te dyski już się tak nie zużywają jak kiedyś, zresztą kiedyś też się tak nie zużywały. I co, to nie będę używał dysków SSD, bo się zużywają. No ludzie, weźcie, bez przesady. Pralki se nie kupię, bo się po 5 latach zużywa to obecnie. I sobie butów też nie będę kupował, bo się zużywają. Defendę Marina, ale nas zrobili, powiem ci. Było bardzo dobrze. Kurde, gdzie ja jestem? Tutaj damy radę, luzo. Trzeba tylko posadzić te roślinki, dobra. No, pewnie koleś poszedł do sklepu i mu pan powiedział, musi pan kupić ten dysk HDD, który już został opracowana technologia 30 lat temu, bo to jest klasyk, to jest, działa najlepiej, a te nowe SSD, panie, to się wszystko psuje. On powiedział, o, zajebiście, to kupuję tu u mojego paździocha informatyka zza rogu. Już jest, kurde, ekspertem. Boże, on te krasnale puszcza. No to wpiszcie sobie ten test w Google. Dlatego, bo na laptopie non stop coś zapisujesz i się zużywa, kurwa. To samo zapisujesz co na kompie stacjonarnym, stary. Co to za głupoty gadasz? O fuck, znów krasnala na mnie wpuścił. Dobra, to jestem przy emerach. Ja zginąłem, więc będę na nowo dopiero. Kurde, zabił mnie, na jednym hapsie byłem. Mieszkanie się nie zużywa 3 lata, ale nie kupujcie mieszkań, bo się zużywają 100 lat. Nie mieszkajcie. Ulica się nie zużywa. Czy na chodniku mieszkać? Na ulicy. Na ulicy, tylko życie na ulicy. Kurde, ten krasnalem nas wysadzają. Czemu my nie mamy piszuterów żadnych? Ja gram piszuterem. Co jest, kurwa, z tymi hitboxami od nich? No nie mogę po prostu, nie mogę, no i nas... ale się zdenerwowałem teraz. Czterech zabiłem, ile strzał. Ja mam jakiś lag i w ogóle strzelam, damage'u nie zadaję. Nie kupujcie itemów w grze RPG, bo się zużyją.
Dokładnie, robili test itemów w grze RPG i się podobno zużywają po 200 machnięciach miecza się miecz zużywa. O Boże, się dałem zabić. Najsłabsze jakościowe SSD sypią się po przekroczeniu 100 TB zapisu. A to jest około 10 lat normalnej pracy. Dokładnie. Już portal postawili, no. Muszę się dobrać piszuterami. Po prawej czy po lewej portal? Po prawej, po tak? Po prawej stronie. Teraz mi tam wjadę z piszuterem. Jak zdążę. Walał słoneczkiem na ślepo, ale nic nie trafiłem, wiesz? Leczy cię. Wchodzimy, wchodzimy. Leczymy naszych. Aj, kurde, zastrzeli mnie. Siema, jogurt. Wszyscy są z prawej strony, wiesz? Może ich z lewej wziąć od tyłu. Co ty myślisz? O kurde, już są no na punkcie. No właśnie tak idę. Idę teraz z lewej strony. No rypę za dużo. Z lewej, czekaj. Nie dam rady, stary, zastrzeli mnie zaraz koleś. Chyba, że ma zeza, no nie miał zeza takiego. Nie kupujcie Windowsa, bo się skończy wsparcie po 5 latach. Nie no, chyba właśnie po, w sumie to po 15 może. Ile Windows 8? Słabe jest to, że ludzie, którzy powinni biegać na punkt, żeby go blokować, stoją dookoła i strzelają do tych typów, nie? No ja trochę odbiłem, ale nie dałem rady. Ja jednego zabiłem, wbiłem, wiesz, jednego zabiłem, no czyli 1-1, nie? Ale gdyby reszta naszych padła, to byśmy tu osłonili. Mam najgorszą rzecz na świecie. Jaką najgorszą rzecz na świecie? Nie działa mi Nvidia w nocy, zajebiście. A mi działa. Inżynier od nich tu szedł, wiesz, zastrzeliłem go. Co to ma? O fuck, ale dostałem jakieś hity. O kurde, mają tego. Mają żołnierza z fasolową kuszą, to jest strasznie mocne. A w grze się nie da zmienić? Średnio. Ja nawet wczoraj Nvidia włączyłem, to nic nie widziałem, wiesz? Miałem taki motyw. To zależy, to się potrafi nagle po 5 minutach zmienić, wiesz? Nawet jeśli bardziej jest noc, to będziesz może więcej widział. Gdzie oni mają teleport? Z lewej. Kurwa, jak ja nie lubię, jak ktoś mi pisze na ten Originie i mi grę minimalizuje często. No dzięki. Ale czemu tak masz? Ja tak nie mam. Nie wiem. A może do mnie nikt nic nie napisał nigdy? Ja cię nie lubi są. Życie. Dobre teksty na czacie lecą. Nie kupujcie wody, soków, napoi, bo się kończą. Jak na jakąś drogą? Gdzie ja kurwa jestem? O, tu jest drugie miasto jakieś, no. Dobra. Teleport poszedł. W niepamięć, stary, odszedł. Przyjmuję punkt.
O stary, najgorzej. No tu jest nawet wyspa, to trzeba polecić. Strasznie dobrego mają inżyniera, wiesz? Na kuta z niego jest. Kurde, strasznie dobrze celuje, wiesz? Nie ma tak, że ja se prawo, lewo biegam, a on coś nie trafia. Wszystkie hity wchodzą. No czuł, nie ma co grać, bo ja niby to gra w nocy. Muszę poczekać na ciebie, są. No a co, myślisz, że ja nie, że ja jak go przyjdę, to będzie dzień? Tak. Kurde, złego grzyba wsadziłem. Kasia się śmieje. No Kasia, no, zły grzyb został zasadzony przeze mnie. Boże, co mnie z tyłu strzelało, czy znów ten? A kurde, latający dron był. No zdjąłem go właśnie. Nie opłacajcie rachunków za pół rondu, bo się zużywa. To jest jeden typier mnie zabija. Warg szkód 7-8. No, Wart Koda mnie zabił właśnie. Czy my to naprawdę tracimy? No nie, nie mogę po prostu. Najgorszy team na świecie. Podniosę cię. Mam biały ekran, nic nie widzę. Wód? Ale żyjesz. A no biały ekran. To ja cię leczę. Może stary, masz mało krwi. Jak w Daisy. Tu jest roślinka obok mnie. Chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie, brata. O kurde. Przewrócił mnie ten heavy. To już ich spał, to wiesz. Nie kupujcie paliwa, bo się zużywa. Życie grozi śmiercią? No. Inżynier ich idzie, lewa strona. No idę tam. Dojechali mnie. Nie kupujcie jedzenia, bo się od niego zęby zużywają. Dzięki sobie mam co robić dziś rano, dokładnie. Robimy coś tutaj. Ale rakietę centralnie na czapę zebrałem. Co, myślałeś kiedyś o tym, by spróbować zagrać w World of Warcraft? A może nawet próbowałem, tak Nexus mi pokazywał. Dwa razy prawie zasnąłem. Ja jestem zazwyczaj śpiący, więc muszę grać w takie gry, które mnie nie nudzą. Niestety nie jest to World of Warcraft. No i tyle. Stary, Doom Shrooma posadziłem, może ich wysadzić. Zajebiście by było. Jeszcze nigdy nie widziałem, właściwie tylko raz widziałem, jak on się wysadza. Nie wiem dokładnie, jak on działa. Czy on się musi załadować? Brodaty, weź mi wytłumacz. Jeszcze raz? Czy Doom Shroom się musi jakoś specjalnie załadować? Chyba ta. Padło. Bez jajcy. Ładuję w typa od 2 minut, gonię typa od 2 minut, nie dyda, nie? Nie ginie. Nie czaję. Oj, no i przejęli, no nie mogę po prostu, no nie mogę. Może oni są zacy zlagowani. A Darkfall mnie nie nudzi, nie. Bo Darkfallu w przeciwieństwie do WoWa... mam fajną zabawę. Co robią w Darkfallu? Nie uwierzycie. To dla osób, które nie mają hajsu na abonament. W Darkfallu robią opcję taką jak w Iveplex. Wiesz, co chodzi? Nie. Że jest item, który ludzie mogą kupić. Znaczy, ludzie mogą go kupić w tym. Czekaj.
do mnie strzela, tak. Już ci mówię, co to jest IFPLEX. To jest to, że możesz, że jeden kupi... Ciężko się z tego trafia. A, bo to wybucha. Dobra. Dobra, już wiem, o co chodzi. Fuck, ktoś mnie podpalił. To długo jeszcze będziesz grał? No, runda nam się musi skończyć, to jest ostatni etap rundy, wiesz? Więc jakieś maksymalnie 5 minut pewnie. No i teraz tak, jedni mogą kupić ten item na markecie za dolary, czy tam za euro, tak, miesiąc gry jako item. A inni, którzy nie mają kasy, mogą w grze wyfarmić sobie pieniądze i kupić na markecie ten item za grę w kasę w grze. Możesz miesiąc gry kupić za kasę w grze po prostu. Za golda zwykłego. Czuję, czaisz, o co chodzi? Takie coś. No ale to pewnie nie jest tak łatwo wyfarmić, nie? Wiesz, to jest wolny rynek, bo ten item ludzie będą sprzedawać na markecie za tyle, za ile ktoś będzie chciał kupić, nie? Więc jeśli na przykład dla ciebie 15 dolarów, na przykład ja jestem w stanie w ciągu godziny, powiedzmy, zarobić 20 tysięcy złota, tak? Nie? Żmiju? A ty jesteś jakimś menadżerem w firmie i zarabiasz, powiedzmy, nie wiem, 200 dolarów na godzinę, nie? Bo jesteś super zajebiście fajnie, pracuj zajebiście. No to ty, stary, kupujesz takich itemów 5, bo chcesz te 20 tysięcy szybko zarobić. No i to będzie kosztowało, będzie miesiąc gry kosztował godzinę farmy, nie? Na przykład, powiedzmy. Mi się wydaje, że będzie gdzieś oscylował w okolicy tam właśnie 2-3 godzin takiego farmienia. Bo na pewno więcej ludzi będzie jest w stanie dać te tam 15 euro czy 8 euro, wiesz, kupić ten item, nie? Pod ten. I więcej osób będzie chciało golda, niż będzie chciało miesiąc. O, tak powiem, wiesz, będzie większy popyt tych itemów niż podaż, niż a wiecie, o co chodzi. Środkiem idą. To od tyłu ich trochę wziąłem. Stawiam, że powyżej 50 tysięcy. A ile to będzie kosztować? No właśnie nie wiadomo, no mówię wam, zależy jaki będzie rynek, tak? W Iwie mnie to kosztowało, ja mogłem kupować 3, no tak gdzieś 3 miesiące na dzień. A prawie w ogóle nie grałem, jakoś pasywnie zarabiałem. Ale ja byłem bogaty w sumie. Co, wiesz co uważam? Co? Na tej mapie jest dużo zagadek. Tak? Do rozwiązania? O, tak. A my to musimy rozwiązać. No dobra. Tylko ty nie odbiegaj za bardzo od spawnu tam na wschodzie, bo... Znaczy na zachodzie, bo jak ja się później znajdę. No jest, kiedy Darkfall? No raczej nie teraz, może później. Znaczy teraz zagramy sobie w ten. Może dzisiaj, ale później, wiecie, gdzieś koło godziny 15 czy coś takiego. Nie zrobią tego już. No nie wiem. Kurde, dziadek mnie zabił, zombie. Wiem, ale takie trochę pay to win, bo możesz sobie kupić wszystko od początku. No nie możesz kupić wszystko od początku, bo ktoś musi to wyfarmić, rozumiesz? To nie jest tak, że idziesz do sklepu i mówisz, chcę teraz tam 100 tysięcy golda, to se go kupuję. To se go po prostu kupuję, bo ktoś ci go musi sprzedać. A żeby ktoś go sprzedał, to musi go wyfarmić, nie? I tyle. To nie jest jak w grach pay to win, gdzie idzie się do sklepiku i kupuje się co chce. Jeśli bardzo dużo osób będzie chciało sprzedawać te itemy, wiecie, liczba graczy w Darkfallu jest ograniczona i to ile osób może taki miesiąc kupić? To, a powiedz mi, jak się chowa broń pod ogniem? R5. Okay. Więc czekaj, gry mi się pomyliły. Dobra, moi drodzy, będziemy kończyć te Plants vs. Zombies i przechodzimy do